Tęsknota lęki. Czas po ruchu. Czas było pakować manatki. Oprócz walizek, oboje zabierali ze sobą bezcenną pamiątkę tego pobytu. Po powrocie do Poznania urodził się chłopiec. Dano mu na imię Benedykt. Na pamiątkę wycieczki do Saint-Benoît-sur-Loire, gdzie Oleńka zanosiła matkę Rosena. Michał szedł wolno w kierunku ulicy Jasnej. Centrum badawcze, które miał stworzyć, było całkowicie na jego głowie. Pierwsze w Europie tego rodzaju i jedyne. Pracownie rentgenowskie, laboratorium chemiczne, pracownie do badań i testów psychologicznych, pomieszczenie do wolumenetki, stworzone wszystko. Może rzucił się z motokona słońca. Tymczasem poznańska placówka rosła jak na troszczach. Badania w Laskach i Glebnicy przydały jej rozgłosu. Choć dopiero te 180 tysięcy przebadanych dzieci, to było coś. Wyniki stanowiły materiał naukowy przeczący twierdzeniom nazistowskich ideologów niemieckich o degeneracji rasy słowiańskiej. Jak ten czas leci, pomyślał patrząc na syna. Benedykt miał już 5 lat. Ubrany w jasny płaszczyk z wyłogami z brązowego aksamitu i aksamitnym berecik, kroczył z powagą, trzymając ojca za rękę. Koncentrował się na każdym kroku, starając się nie nadepnąć na połączenia między płytami trotuaru. Wracali z dworca. Marek uwielbiał to miejsce, gdzie czarni jak jadli maszyniści czyścili olbrzymie parowozy z pustymi smarami. Bajeczne były też kolorowe wagony, niebieskie trzeciej klasy, z drewnianymi ławkami. Druga klasa była zielona i miała brązowe siedzenia, a pierwsza, czerwona, zapraszała na czerwone kanapy. Niezwykły zapach unosił się z dymiących lokomotyw. Czasem otwierały się, a czasem zamykały tajemnicze samochody. Michał, pokazując na przyjeżdżające samochody, mówił: popatrz, a tu Tatra, a tam Ford, a tam jedzie Buick. Ale ani taksówki z klaksonami przypominającymi porykiwanie, ani pociągi, ani nawet czarne lśniący Chevrolet, którym ojciec jeździł do pracy, nie mogły mierzyć się z tramwajami. Tatku, powiedz mi coś o tramwajach, zwrócił się do ojca Benedykt. Michał zaczął wykład o tych frapujących malce elektrycznych pojazdach. Pokazywał, jak stalowy kręt na dachu łączy wagony z siecią elektryczną. Tłumaczył, jak kręt toczy po drutach maleńkie kółeczko, jak kółeczko obraca się z frenetyczną prędkością iskry i przebywa tę samą odległość, co wielkie koło wagonów. Kiedy nawijało wszystko, zdążyli dojść do przystanku. Ojciec chwycił Benedykta za ramiona i patrząc mu w oczy zapytał: chcesz jechać sam? To było wyzwanie. Benedykt zginął głową. Michał wsadził synka do tramwaju i mrugnął do konduktora. Wyskoczył z wagonu. Chłopiec patrzył, jak ojciec biegnie za tramwajem, jak poły skórzanej kurtki podbitej futrem odchylają się jak skrzydła. W oczach malca tatuś biegł z prędkością błyskawicy. Wspaniały, niepokonany. I zdążył na czas. Od tej chwili Benedykt przekonany był, że dla ojca nie ma rzeczy niemożliwych. A może nie tylko dla ojca, może on też, jak będzie duży, będzie mógł dokonać wielkich czynów. Potem dowiedział się od ojca, że do wielkich czynów trzeba się przygotować. Trzeba umieć przetrzymywać, a najlepiej pokonywać trudności. Dobrze się uczyć, ufać Panu Bogu, no i nie bać się. A ja się chyba nie boję, myślał o sobie z uznaniem. Uwielbiał przecież, kiedy mama puszczała go, skandując przysiągłością prawie jakby śpiewała. I wyżej, i śmiej, i dalej. A czerwona mała puszczawka dotykała prawie korony drzewa. I tylko on i ptaki jej sięgały.
Lethbridge, Kanada, 1986. Nie, nic nie wiedziałyśmy o siebie, Michasia, oświadczyła ciotka. Widocznie ten list akurat cenzurze się nie podobał. Potem mimochodem dodała. Nie, której ciągle ujawniały się nowe tragiczne, komiczne, niewiarygodne wątki, nawet pytania i szokujące odpowiedzi. Wszystko to ciotka splatała w jeden długi warkocz. Chwilami czułam się w teatrze jednego aktora, kiedy spektakl budzi się z odrętnienia codziennością. Był rok czwierty, zaczęła ciotka wolno. Domy były sprzedane i mieszkaliśmy w dwóch pokojach na Towiarskiej 1. Pewnej nocy budzi nas zwalenie do drzwi. Odkrywaj! Otwieraj! GPU! Krzyczy jakiś męski głos. GPU przychodziła zawsze nocą. Tak zresztą jak każdy szanujący się zwier. Zauważyła cię bez znaku. Bo w ciemności bardziej zastraszy człowieka. Wyobraź sobie, że ktoś w nocy spada do twojego mieszkania, przewraca dom do góry nogami i wrzeszczy. Sobirajcja, sobirajcja, zbierajcie, zbierajcie. A na dodatek wszystko to dzieje się tylko w świetle latarek. Mama próbowała coś tłumaczyć, ale nic. Nie, ty sobie tego nie możesz wyobrazić. Skonstatowała słusznie. Cztery mężczyźni w mundurach, z latarkami w ręku. Kłonący, wyglądający z szalami, czuli materace, szukali złota i góra. Kurde, zamek, na zabek. I nawet nie zdążyli tego powiedzieć obcom do widzenia. Ale same były to zrobiliśmy, byłyśmy nieposłuszne i nie oddały się złota. Zrobiła mi wielkie oczy. Czy ty naprawdę historię nie znasz? Spytała. Posłuchaj. Związek Radziecki usiłował wszelkimi sposobami uratować swój rubel, który nie miał żadnego pokrycia. W 30 roku pojawiły się w gazetach ogłoszenia, wzywające obywateli do oddawania złota państwu. Po dobroci, rozumiesz? Ludzie mieli się poczuć do obywatelskiego obowiązku. Skąd miało się złoto? Przecież rewolucja wam wszystko odebrała. Zapytała. Jak w końcu było? Dodałam takim tonem, jakbym złapała ciotkę na tentację. Ciotka zamilkła i popatrzyła na mnie tak, że zrobiłam się więcej niż głupio. Wiesz, że były dwa domy, zaczęły bez cienia irytacji. Jeden zapisany na mamę, a drugi na mnie. Mama sprzedała oba w 26 roku, ale nie za ruble, tylko za złote i dolary. Chciała wyjechać z ziemiem, zastać się ze mną do Polski, do Michała, Antonia i Dulinka. A tymczasem kilka z makiem. Najpierw nie dawali nam paszportu, a potem ktoś doniósł, że mamy złoto. No i koniec balu, pan Lolalu. Trzeba było zostawić domy i jechać, a nie bawić się w sprzedaż. Właśnie. Ach, jaka ty mądra, ciotuba moja morada. Tu mnie teraz złoto dziś, bez fachu, bez pieniędzy. Bałam się uciekać do stanu. Do tatu i dumy do domu wyszły. Lenin zaczął nawet dawać ulgi. A kto mógł zgadnąć, co stanu zrobi? Chyba to tu wiemy. Gdyby mama widziała, co miał czekać i ją gdzieś pewnie uciekała, ale nie widziała. W tym sęku nikt nie widział. W miejscu była u siebie, rozumiesz, u siebie, a z domu się nie ucieka. Zresztą, gorzej, lepiej, ale życie jakoś upłynęło. Ja się nawet zakochałam. Ciotka wypnęła się po wybródach, ale ty ja
poznałam w teatrze, gdzie byłam suflerem. W tym samym, w którym kiedyś pracował Michał. Ty w teatrze? Zdziwiłam się. Ciotka opowiadała mi, że po maturze zrobiła kurs buchalterii i pracowała w fabryce butelej. A to nagle teatr? Tak, w teatrze. A to źle? Na nas nasłyszała się. A potem trochę z rezygnacją dodała. Ale mój chłopak był komunistą. Pamiętam, jak zabierałam ze sobą ziemia na radni, żeby mama nic nie podejrzewała. Ziemia siedział u Aleksieja w biurze, dostawał pieczątkę i stemplował papiery. A myśmy mieliśmy ją ze spokój. Ach, co to była za miłość. Uśmiechnęła się ciotka z czułością. Aż kiedyś ziemia się pogadała. A kto wie, gdyby dla mamy ważniejsza była nasza miłość niż ideologia Aleksieja. Może wszystko potoczyłoby się inaczej. Boże, mógłby nam pomóc, choćby zborową. Mama chciała oddać ją na konkurs. Taki podatki nałożyli. I zostawiłaś Aleksieja? Nie mogłaś się przeciwstawić? Zapytałam. Kogo się przeciwstawić? Mamie? Ciotka popatrzyła na mnie z ukosa. No tak, ty nie znałaś jako młodej kobiety. Jej się nikt nie przeciwstawiał. A zresztą komunista był komunistą. Malina starego Cycyna. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. No gdzie to masz? Strasznie ciekawe, proszę Państwa. Strasznie ciekawe. Wyjątkowo ciekawe. Co w naszym radiu Conchita jest? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Audycji Muzyka Mistrzów witam serdecznie wszystkich miłośników muzyki organowej. Dzisiejszym bohaterem jest Don Stanley. Żyjący w latach 1712-1786. Organista, skrzypek, pedagog, kompozytor oraz rytm. Niewidomy od drugiego roku życia, jednak dzięki swym szczególnym zdolnościom już w życiu 12 lat został organistą jednego z kościołów w Londynie oraz najmłodszym nauczycielem muzyki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jego twórczość stanowi etap przejściowy pomiędzy barokiem a stylem Garna. Znany jest przede wszystkim jako autor trzech tomów organowych, Wolontariusz opus 5, 6 i 7. Utwory te to rodzaj cora organowego wykonywane dla uczynienia liturgii. I tak słuchamy utworów, z których kompozytorem jest Don Stanley, a na organach gra Marek Sokolowski.
Transakcje na tokenach. O Boże. Token system. 67.32. To nie jest tu gdzieś.